Państwo, przyjechaliśmy tutaj dzisiaj czcić ofiary zbrodni sowieckich, 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, niestety pana prezydenta nie ma z nami. Doszło do katastrofy lotniczej. W tej chwili trwa akcja ratunkowa, ale wszystko wskazuje, że ta katastrofa miała tragiczny przebieg i tragiczne skutki. Pogrążony w smutku i żalu narodzie polskim. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsza msza święta nie tak miała wyglądać. Przede wszystkim te krzesła miały być pełne. Thank you.
są takie... Przyszłam przeżyć to ostatni raz. Prezydenta, prezydentowo, wszystkich ci, co polegli. Pożegnać. Brak słów. To był nasz prezydent. Pierwsza dama. Chciałam złożyć hołdy od moich bliskich. Wszystkich, całej rodziny i tych, którzy pozostali na obczyźnie też. Od moich dzieci. Oglądałem to przez trzy ostatnie dni w telewizji i wydawało mi się, że rozumiem, co się tu dzieje. Ale tak naprawdę stało się to dopiero wtedy, gdy tu przyjechałem. Gdy zobaczyłem wokół mnie dziesiątki tysięcy ludzi. Gdy z bliska poczułem ciepło palących się świec i zobaczyłem wosk rozlany na ulicy. To nieprawdopodobne wrażenie. To jest niezwykle poruszające. Byłem obecny przy wszystkich wielkich tragediach ostatnich lat, ale takiego dramatu w Europie po prostu sobie nie przypominam. Thank you.
panie prezydencie. Leszku, byłeś dobrym, mądrym, otwartym, ciepłym człowiekiem. Pani prezydentowo, nasza wspaniała pierwsza dama. Marylko, znaliśmy się tyle lat. Zawsze podziwiałem twoją mądrość, twój takt, ale także niezależność poglądów. Promieniowałeś ciepłem nie tylko na swoją rodzinę, ale także na nas wszystkich. Panowie ministrowie, współpraca z wami była dla mnie prawdziwym zaszczytem. Na służbie Rzeczpospolitej nie zapominaliśmy o zwykłej ludzkiej przyjaźni. Księże Romanie, koleżanki i koledzy z kancelarii, przed drzwiami waszych pustych pokojów palą się znicze, leżą kwiaty. Nie mam słów, żeby wypowiedzieć swój żal i ból. Tragedia sprzed 8 dni wyzwoliła wiele pokładów dobra tkwiących w osobach i narodach. Współczucie i pomoc, jak prosił o to również zmarły prezydent w przemówieniu, którego już nie wygłosił w Katyniu. Panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pani Mario Kaczyńska. Leszku, przyjacielu drogi, przybyliśmy do Krakowa z całego świata. Jak zawsze jest przy tobie solidarność, od której wszystko się zaczęło, której byłeś zawsze wierny. Tylko wieniec, który chciałeś złożyć w katyńskim lesie, przetrwał katastrofę. Pamięć i prawda są silniejsze od największych tragedii. Solidarność Polaków w dniach żałoby to hołd dla ciebie, twojej małżonki i wszystkich ofiar. To wieniec pamięci polskich serc. Chcemy, aby przyszłość naszego narodu, Europy i świata
wyrastała z pamięci, opierała się na prawdzie. Ktoś powiedział, że twoje życie było drogą do Katynia. Ta tragedia powinna nas zbliżyć. Drodzy przyjaciele z całego świata, proszę was, powiedzcie wszystkim, jak Lech Kaczyński kochał prawdę, jak o nią walczył. Powiedzcie o tych tłumach w Warszawie i pod Wawelem. Leszku, płaczemy po tobie wszyscy. Świat pracy i prości, często ubodzy ludzie. Płaczemy, bo byłeś dobrym człowiekiem. Solidarność upomniała się o wolność, o sprawiedliwość społeczną i o obecność krzyża w życiu publicznym. Tym wartościom dochowałeś wierności jak nikt. Dlatego zawsze z dumą będziemy mówić o tobie. Człowiek Solidarności. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał: nie ma solidarności bez miłości. Jak mało kto kochałeś swoich najbliższych i kochałeś ludzi. Podkreślałeś jako prezydent: solidarność jest potrzebna w skali globalnej, w walce z głodem, przemocą, w walce o prawa ludzi. Rozumiałeś, że solidarność to zobowiązanie nie tylko dla naszej ojczyzny, ale i dla innych narodów. Thank you.